szczegóły tego projektu, zapraszam na stronę totaarchiwa.pl. Tam bardzo dużo ciekawych informacji mogą Państwo przeczytać. Chciałabym tutaj tylko powiedzieć, że ten projekt, który dość szaleńczym tempie prowadziliśmy, powstał ogromną siłą i wsparciem bardzo wielu osób. Rysie pozdrawiam, psychicznie chorą. No tak naprawdę właśnie dzięki nim to się wszystko udało. Nie będę teraz tak, nie chciałam ich wszystkich wymieniać, bo trochę się boję, że zapomnę, ale cały zespół fundacji i Monika Szewczyk, tak, która bardzo nas tutaj wspierała i osoby, które prowadziły promocję tego projektu i tych realizacji, jakby nam pomagały, bardzo mi się tym dziękuję. Pani Marta Szymańska otworzyła już samą wystawę i opowiem już tutaj, jak mówi i wszystko jej wypowiem. Chciałam powiedzieć, że tak się zdarzyło, że na tej wystawie dwie pomysły, nawet dwie części tej wystawy nie są pokazywane dokładnie w takiej formie, jakiej wymyślili to artyści. Dotyczące pracy Anety Krzyżowskiej, która jest szefem prac z cyklu 11, decyzją fundacji zdecydowaliśmy się nie pokazać. Jest to rodzaj kompromisu, z którym musieliśmy z wielkim trudem podjąć, zdecydowaliśmy się to zrobić. Kompromisu między fundacją, spadkobiercami i artystką. Druga sytuacja dotyczy pracy Doroty Budkowskiej, która w wyniku, trudno jeszcze określić jakiej sytuacji, ale również nie jest pokazywana w takiej formie, w jakiej Dorota zarówno ją stworzyła, jak i chciała, żeby ona była pokazana. Szczęśliwie tę pracę w całości będzie można oglądać w publikacjach. No ale tak się akurat wydarzyło i też tutaj jakby artystów za to dodatkowo przepraszamy w imieniu i organizatorów i moich też własnych. No dobrze, teraz Marta opowie o wystawie całej koncepcji. Dziękuję. Witam serdecznie. To w trudny moment wyszło. Wystawa Żywe Archiwa to są cztery niezależne projekty. Wszystkie te projekty pokazywane są po raz pierwszy. Są to pokazy premierowe i wszystkie zostały stworzone właśnie na tę konkretną wystawę. Trzy z tych projektów są to prace, które powstały jako wynik rezydencji artystów w norweskich instytucjach. Jedna z prac jest to praca będąca wynikiem pracy Anety Krzyżykowskiej z Fundacją Polska Projekt. Zależało nam przede wszystkim, żeby były to osoby, które mają doświadczenie w pracy z archiwą fotograficznym, jak to jest Pana Boga się bójcie. Takie koki. Porno.